Witamy Was w Radioheadzie, epizod numer 81. Jesteśmy prawie jak Row, które dokładnie wczoraj osiągnęło 1000 epizod. Jest ze mną Kondzio. Dzień dobry, dobry wieczór też. Tak, zawsze Styles. Siema, tutaj mam dwa ogłoszenia. Pierwsze, dlaczego korzystam zawsze z Nika. Poczekaj. Jeszcze musimy naszego ostatniego gościa przywitać, tak? Ci obrazić i potem co będzie. Nie spychaj się tutaj. No, no to przestań temat. Tak, no jestem Matty Cage i jestem też tutaj. Dobra, to teraz moje dwa ogłoszenia. Pierwsze, dlaczego korzystam z Nika, to z takiego, że jestem bardzo uprzejmym człowiekiem. I z racji tego, że mam na imię Mateusz, no to Matiemu tam odstąpiłem, niech się cieszy. I błyskawiczna riposta, nie mogłeś mieć Mati, bo ja mam Mati w Niku. Dobra, bla bla. Czyli ogólnie mówiąc, obaj korzystacie z Nika, amen. Amen. A drugie ogłoszenie, ktoś nam napisał, że to są rozmowy przy piwie, ale jak co, to przy piwie są tylko dwie osoby, gdyż ja i Kondzio jesteśmy Strider. Tak, pokój dla wszystkich, którzy są Strider. A jak wydaje wam się, że nie jesteśmy Strider, to wam się wydaje i jesteśmy tacy dobrzy. Tak, przyjdźcie do mnie na imprezę, zapraszam chętnie. Ja zawsze jestem last man standing. Kondzio zawsze was na krzesło odprowadzi. Coś a z tego to są takie fake przydatne. Fajne właśnie. Kondzio bardzo dobrze odprowadza dziewczyny do auta. Zanosi tak, na rękach. Tak, i żeby nie było, Styles był praktycznie był na tej imprezie duchem, ponieważ rozmawiał z osobami z imprezy przez mój telefon. Jeśli Kinga słucha, to pozdrawiam. Tak. Jesteś pewien, że nie Klaudia? Tak. Jestem pewny i przejdźmy do Row. Ale chwileczkę, krótkie wyjaśnienie. W takim razie przy czym siedzisz w tej chwili, skoro nie przy piwie, Stajs? Mam do wyboru kole, herbatę i frugo. A ja mam do wyboru rozcieńczoną sól fizjologiczną i kreta. Nie wiem, na co się zdecydować. Dobra, czyli ja, dobra. Ucho. Jesteśmy na wizji, więc tak. Czas przejść do tysięcznego epizodu. Tak, no bo zaczynacie pieprzyć głupoty, za przeproszeniem. Nie, spytaj, już jesteśmy na wizji? Of mordę, tak, nie, tak naprawdę pije kreta. Dobra, już. Proszę. Więc. Zasłyszałem. Tysięczny epizod Row za nami. Były huczne zapowiedzi, huczne w ogóle atrakcje zapowiedziane i wiele wydarzeń, wiele ważnych wydarzeń na tą galę. Przez co oczekiwania myślę, że były no dość wysokie, mimo tego, że no wiadomo jak jest WWE, że potrafią spaprać najlepszą rzecz, że potrafią najgorszą rzecz jakoś tam wyprowadzić na dobre i tak dalej. To jednak no myślę, że oczekiwania były trochę za duże. Ja osobiście takich wielkich oczekiwań nie miałem, choć przyznam szczerze, że no czuć było atmosferę, że to jest coś wyjątkowego. No i teraz tak. Nie wiem, czy rozmawiamy ogólnie o Row, czy po kolei w częściach, o tym, co się działo. Ty tu jesteś gospodarzem, więc my się dostosujemy. No to na końcu siebie. Dobrze, panowie, ja powiem tak, ja bym to nazwał nawet Radiohead Special, bo to raczej od tej pory zdecydowałem się nie robić audycji o pojedynczych odcinkach, galach i tak dalej. Więc myślę, że możemy omówić wszystko, ponieważ po to się tutaj zebraliśmy. No i chwała nam za to. Awe. Ponieważ możemy i nie mamy ograniczeń. Tak. Okej. Okay. Czyli po kolei, tak? Po kolei, no czyli sam początek rozpoczął Vince McMahon. No chyba dość dobrze, że to rozpoczął sam szef. No, wydaje mi się, że powinno tak być, że taki wyjątkowy odcinek powinien zacząć człowiek, który to wszystko stworzył i chociażby się przywitać, nie? Także to chyba było dobre rozwiązane, że on wyszedł jako pierwszy. No i wprowadził nam DX, od razu weźmiemy to wszystko w jeden worek. DX, które na początku pojawiło się w składzie HBK i Triple H, potem dołączyli do nich pozostali członkowie i to było w dość fajny sposób zrobione, nie? Tak. Znaczy, ja powiem tak, fajnie, że pojawili się wszyscy, no z wyjątkiem China, ale wiadomo dlaczego jej nie mogło być. Szkoda, że nie Capri. Tak, jak nie wiedział, nie było z tego Capri. Samego powodu, dla której nie było ani Capri Cavani, ani Brie Olson, ani... Jak nie wiecie kto to zerknijcie w awatar naszego kanału. Oni nie mają 18 lat. Przepraszam. Przepraszam, czy to powód tego jest takiego, że na Skype'ie był Charlie Sheen i wszystkie pornstary się już boją po prostu? O to? Tak. Uciekamy! D-Generation X! Co? A w sumie możemy robić to tak. No to mają być rozmowy przy piwie, nie?
No. Właśnie, nie się być. Nie, dobrze, bo ja chciałem ogarnąć jakoś tematycznie tutaj, wiedzieć, że... Uwaga, nawet, zaraz Bati się nawali, czekaj. Że na początku to był mały szok, że tam wyszedł Vince, a nie DX, ale potem się to poukładało w jakąś jedną całość spójną, tylko ten Sandał cały Jezus. Specjalnie przeinaczyłem jego imię, tam no tak, nazwisko. Kill what the fuck, to był kurwa Sandał chyba, więc to... A też tak jak ja dzisiaj ogólnie jestem, to może się nikomuś nie spodobać, ale większość tej gali ja jestem nastawiony na hejt. No to będę go nazywał Laciem, okej? Okay? Dobrze, możesz go nazywać. To będzie Lać. Pamiętaj, że jestem twoim zwierzchnikiem. Sama obecność Sandała, nie wiem, czy to było, to miało na celu po prostu podłożyć kogoś DX, bo o, weszło wielkie DX, podłóżmy jakiegoś Sandała, niech się wyżyją na nich. Czy to jednak ma związek z tym, że ten Sandał coś tam po prostu będzie w tej federacji robił? Bo on wypadł, jednak był postacią... DX. Nie DX, DX. Nie, Boże. Kontynuuj, przepraszam. Powiedziałem po polsku, tak? Jesteśmy w Polsce. Ale my tu nie spolszczamy. Dobrze. Ale ja spolszczam. Dlatego mówimy feud, a nie feud. Hej, nie rób mi wstydu. DX. Tak na razie ewidentnie ta połówka z Impactu zaniża nasz poziom tutaj. Nie jesteśmy z Impactu, właśnie, w kwestii wytłumaczenia. To nie jest fuzja Impactu. Impact skończyłem, ja powiedziałem koniec. Taka prawda, że was zjedliśmy jak WWE zjadło WCW. A ty tutaj tak, bo mi się brutalnie wtrąciliście, prawda? Ja chciałem powiedzieć, że Damian Sandał nie wypadł wcale aż tak źle przy mikrofonie. Może nie był tam pożądaną postacią, był tam zupełnie zbędny, ale jeśli już go wepchnęli, to nie był zły. Dokładnie. Na kimś trzeba było finishery wykonać. No na kimś trzeba było, tak? A samo DX w ringu, no tak, to robili to, co zwykle robili, czyli suszyli ostro. Akurat w tym wypadku te suchary, no tak jak publika sama, no nie reagowała zbyt dobrze, też zbyt dobrze nie reagowała na to, co się tam działo. Troszkę uśmiechów było, ale niewielkiego śmiechu, ten cały DX. Plus, że DX, tak? Plus, że jest DX, ale samo wystąpienie ich nie jest na... Uważaj, bo użytkownik G4 Lu chyba cię zlinczuje. Nie, za już ja nie mam życia na forum, dobra. Dobra. Ja powiem tak, pierwszy segment jest w mojej kategorii. Tam miałem takie trzy kategorie sobie zrobiłem. To o jest... Te trzy kategorie to dno, wielkie dno i poniżej dna? Nie, to jest jeszcze są plus, plusy, nic i żygi. To była takie po prostu na bieżąco... Przy rozmowach przy piwie żygi raczej nie kojarzą się miło. Przepraszam, ale to... Nie kojarzą się miło, ale są nieodłączną częścią. To było na bieżąco tworzone, jak z Matim oglądałem, to akurat tak, taka nazwa kategorii była adekwatna do tego, co się działo w pewnych chwilach. Ale okej, ten segment oceniłem na plus pojawienie się, także tutaj jesteśmy plus. Kondzio? O Jezus, ja też mam mówić. Dobrze, więc w takim razie powiem tak, zgadzam się jak najbardziej z tym, co powiedział Mati, to znaczy głównie z postacią Damiana Sandała, powiem tak, znowu przeinaczę, i jest to jak najbardziej wszystko zaplanowane. Ponieważ on nie zastał kompletnie, dał z siebie tyle, ile mógł, taką ma postać. Ja tak a propos lubię takie postacie intelektualistów totalnych, którzy wkurzają. Może nie Briana Kendricka w TNA, ponieważ to była schiza, a nie inteligencja. W każdym razie przepraszam, że zahaczyłem o TNA, ponieważ to ma być odcinek o Raw. Ach, jakżeż błąd, jakżeż właśnie, błąd. Właśnie, właśnie, właśnie. No i dlatego moim zdaniem ten segment mimo wszystko na taki może taki mały plusik. Taki już naprawdę wymęczony, wymuszony. Ale plus. Ale jednak plus, tak już po dobroci. Boż. Za stary czas. No, czy ktoś jeszcze chciałby dodać jakieś swoje słówko na temat tego segmentu? Ty. Może ty właśnie. No. Tak, więc ja... No nie no, ja tam... No zawsze byłem fanem DX, nie ukrywam. No jakieś to mega nie było, że tam nie wiem co zrobili, jak za czasów Variety czy coś zaskakującego mega. No po prostu
To są ludzie, którzy mimo wszystko samymi swoimi personami potrafią zainteresować i samo, za samo to daje im plus. Nie było to jakieś, powiem, urywające, nie powiem co, ale, ale było to dobre, fajne. Fajnie zobaczyć takie DX na Raw. I tyle chyba w sumie. Chyba tak. Dobra. Potem mieliśmy Jima Rosa, który dołączył sobie do stolika komentatorskiego. I mieliśmy pierwszą walkę, taką, no już badziewną z samej nazwy, no Rey Mysterio, Sin Cara, Sheamus, Del Rio, Ziggler, Jericho, czyli multi tag team match znowu. Na tak wypchanym row można się było spodziewać, że to będzie, kurde, krótsze niż 5 minut. No to Teddy tak Long bukował. Bo on ma w zwyczaju takie multiosobowe tag teamy. I ta walka w sumie, co ona miała pokazać? No tylko chyba zaostrzenie feudu, minimalne zaostrzenie, no bo nie wiem, co tutaj miało tak wielce pokazać. Między Y2J-em a Zigglerem. No bardziej o to, żeby oni mieli o co walczyć na SummerSlam pewnie. No i że Sheamus jest Terminatorem. Dokładnie, że nie przegrał walki od WrestleManii. Jeszcze wspomniałeś o Jimmy Rosie, to jest moim zdaniem idiotyzm, że wpuszczają go na jakiś głupi Six-Man Tag Team mecz, a nie siedzi całą galę. Właśnie jakiś chciałem to Ross powiedzieć. Niech mi ktoś zabije taką legendę, wrzucili go, dali mu entrance na taką walkę marną, i potem zniknął magicznie, wyparował. By the freaking way. Czy teraz jest jakaś mania na zarosty bardzo dziwne? To jest bardzo ja sexy. Mam dziwny zarost. JR ma dziwny zarost. Już nie wspomnę o Danielu Bryanie. Kądzie załączysz nam swoje zdjęcie, skoro takie już załączniki dajemy, to właśnie ze swoim zarostem. Nie. Poszukajcie to na Facebooku. Tak. My to znajdziemy. Jeśli ktokolwiek będzie chciał z fanów i będzie to więcej w liczbie więcej niż jeden lub też 8, to może. I płci przeciwne niż męska. To niekoniecznie tak. Akurat. A, dlaczego nie? Więc ale gejów nie znoszę. Przepraszam. Przepraszam, do komentatorów chciałem cię... Przepraszam, ja to tylko chciałem powiedzieć, że załączyć zdjęcie, żeśmy porównali cię do Jima Rosa i tyle. Kto pozwolił powiedzieć Lawlerowi, że Sin Cara i Mysterio to dwóch największych luchadorów w historii? Kto w ogóle pozwolił Lawlerowi mówić cokolwiek? To jest śmieszne dla mnie, że po prostu nie chodzi o star power Jima Rosa. Nie. Ale pamiętaj, kiedy masz powiedzieć o Mixkillu Cola. Wiesz kiedy. Dobrze, wiem kiedy, ale Jim Ross, już nie chodzi o sam star power, ale o to, że jego po prostu lepiej się słucha niż Jerry'ego Lawlera na przykład. I właśnie dlatego też żałuję, że Ross po tej walce jest etatowym komentatorem, Ross się odzywał. To byłoby dziwne, jakby go tak odsunęli akurat na 1000 odcinek, nie? Mógłby pierścień sobie polerować. Albo koronę. A ja teraz nie mam zarzutu o konkretny odcinek, tylko wiesz, o całokształt pracy Jerry'ego. Dobra, ej, przejdźmy dalej, dobra. Bo to jest... Potem był taki badziewny segmencik z AJ i Leilą, tam było takie zaprezentowanie legend, które były... Badziewny segment? Jaki badziewny? To jest mój drugi plus, Gali! To jest najlepszy segment na tym show. Ja nie kupuję Artrufa i Pipera, szczególnie Pipera, który jest człowiekiem z jajami, mówiąc... To, co było w pomieszczeniu, a nie na korytarzu. Właśnie, na korytarzu też było śmieszniej niż... Bubis! Jakie bubis S? Właśnie. Tak, bubis jest esys. Bubis to tam, wiesz, 50%. Znaczy, no, Jezus, wiem, że jest obdarowana przez natury zbytnio i też nie wykosztowała się ona na żadne poprawki, ale mimo wszystko... Wyglądała. Naturalność górą. Właśnie. Tak, właśnie. Dlatego to jest mój drugi plus, Leila. Tak. Tak. No, akurat tutaj się w tej kwestii nie odzywaj, kolego, bo to jest mój plus, a nie twój. Twój może być co najwyżej. Wiedziała osoba, która przed chwilą nazwała ten segmencik badziewnym. Ale przepraszam bardzo, segmencikiem badziewnym było tego, że no, mieliśmy Artrufa i Roddy'ego Pipera, którzy sobie grali, nie wiem, z Little Jimmy i ja nie kupuję takiego czegoś, szczególnie Piper mógł dać jakiegoś Piper Spita, a nie udawać, że jest idiotą. I May Young, nie. Przepraszam, May Young, ja osobiście zostałem przez to rozwalony pastorem śmiechem, uderzyłem się w twarz, wyszedłem z pokoju, powróciłem, mając nadzieję, że ten segment się skończył. Co prawda niby zaliczyłbym to normalnie za minus, ale przy row tysięcznym, przy tym poziomie row tysięcznego uważam to mimo wszystko za minimalny plus.
Dobra, no to idziemy dalej, bo za długo się rozpływamy przy tym. Potem mieliśmy taki w ogóle segment plus walkę Brodusa Clay'a z Jackiem Swaggerem i mieliśmy Mika Foley'a w cieleniu Dude Love w narożniku właśnie. Jakie obaskę? Nie, proszę. To było śmieszne, ale somebody call my mama i kill me. No, no i potem mieliśmy według mnie bardzo dobry segment między Trish Stratus a Triple H'em, kiedy to tam, no, ćwiczyli jogę razem, tak? Triple H, Trish Stratus i DX ich tam nakryli i to było o, tak. Fajne. Tu się przypomniało, jak Trish się nachyliła przy Triple H, weszła Stefani tam wiele lat temu. To teraz byłem pewien, że właśnie Stefani nakryje jak Triple H się schyla. Właśnie też miałem tu nadzieję, tak, aż tu taki troszeczkę. No, ale to i tak zmieściło się w mojej kategorii nic, czyli pozytywne. A nie, mi się to podobało, to było takie całkiem, no, styl DX jakby, o. O, nic to takie bardziej na plusik niż na minusik. Nie kuło w oczy, więc to takie nic tu. No i to, jeśli ktoś się umaluje, to jest plusem Gali. No to... Przechodzimy do takiego dosyć większego punktu Gali teraz. Oj. Czyli ślub Daniela Bryana i AJ Lee. Tak, no i ceremonię samą poprowadził Slick, który dostał reakcję. Przepraszam, jak... mogę zrobić tylko króciutki wstęp i zaraz wyjaśnię wszystko. Let the hate begin. Teraz możesz, proszę. Tak. Brawo. A jeszcze Dobra. Jedno pytanie chcę zadać. Czemu panna młoda weszła w trampkach? To jest AJ, ona nie jest zdrowa na umyśle, czego ty oczekujesz. Dobra, tak, panie, ja przepraszam, ja wiem, przepraszam ja za brutalne przerwanie, proszę cię, proszę, proszę, kontynuuj, przepraszam. Dobrze, kontynuuję. Tak się rozmawia przy piwie w twojej... miejscowości. Tak. Jeśli nazwiemy to miejscowością, okej. Okay. Chciałem być grzeczny. Dobra, dobra. Ślub Daniela Bryana i AJ Lee. No i spodziewaliśmy się, że nic z tego nie będzie, słusznie. Ale ja osobiście spodziewałem się czegoś bardziej takiego kontrowersyjnego z jajem niż zwykła odmowa AJ, no bo wszystko było pięknie do momentu, kiedy tam już miało się wszystko potwierdzić. Potem chyba cała publiczność zgłupiała, bo myślała, że AJ ożeni się z Vince McMahonem, który pojawił się na rampie. Chyba wyjdzie ale za mąż. Tak... No właśnie. O Boże. Ja... Ja. Znaczy, nie, Daniel Bryan to Goldface, ale. Goat to koza, więc mimo wszystko. Koza to jest. Weź bodajże. Jakoś można Buddy'ego wytłumaczyć. Dobra, Buddy, kontynuuj. Więc. Skończyło się na tym, że Vince McMahon załatwił dwie sprawy w sumie w jednym segmencie, bo również ogłosił anonimowego, kurde, przepraszam, stałego menadżera Raw. No i chyba tutaj nikt się nie spodziewał. AJ właśnie została tą menadżerką. Nie wiem, co o tym myśleć. Dla mnie jest to bardziej na minus, bo kurde, no, spodziewałem się większego nazwiska, tak szczerze mówiąc, no jak już mam być znaczy, jeśli chodzi o długość, to zgadzam się, Lee nie jest zbyt długie. Nie, 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 ja wychodzę z tej audycji, przepraszam bardzo. Przepraszam, przepraszam, ale proszę o wybaczenie, jestem po prostu po fatalnym dniu. Jeżeli ale czekaj, zrobię wielki segment, coś, który uratuje to jak, nie wiem kto w wrestlingu może cośkolwiek uratować. Austin, Flair. Nie, Flair, bo nie będę się porównał do Austina, bo nie. Flair, no. W każdym razie tak, właśnie, jestem zmęczony, naprawdę, patnięty. Ale to wszystko, ta audycja jest dla was. Nawet to pokazuje, z jaką pasją tworzymy te audycje. Myślałem, że zgooglowałeś całą wioskę u siebie i dlatego jesteś zmęczony. Jak już we Flera wyjechałeś. Przepraszam. Nie, pozwólcie, że na około 2 sekundy się wyciszę, aby nie klnąć tutaj. To może wrócimy do Row. Już dziękuję. Dobra, to teraz... Mati, ty mało mówisz, taki miałeś być dzisiaj rozgadany, to opowiedz bo nam mówię, coś bo ty o tym. Tu dałeś takiego speecha na temat tego segmentu całego. No, powiedziałeś no to... taką ciekawą rzecz, nikt się nie spodziewał AJ, ja myślę, że nikt się jej nie spodziewał, bo nikt się nie spodziewał tego, że może być aż tak idiotycznie. Szczerze, ja sobie nie wyobrażam AJ w roli GM-a. Może dał... Ej, ale mógłbyś już mówić GM-a. Co? Mógłbyś już mówić GM-a. A co powiedziałem? GM-a. Ja słyszałem GM-a. Nie, Boże, nie, dlaczego? Proszę cię. Wiem, ja powiedziałem GM-a, ludzie. Dobrze, już. Ja sobie to puszczę z taśmy. Ja tego słowa nie boczuję. Cytując, dobrze.
cytują z płyty Nirwany. Nie, ja nie mogę nic mówić, ludzie. Pomocy, wyprowadźcie ich. Ja chcę pogadać o Gali, a ci mnie za słówka łapią. Dobrze, mów! Oni blokują mój hejt. Mów! Mów! Dalej, bo to antenowy leci. Moment, bo ja zapomniałem, żeście mnie wybili z rytmu. A, no to nie, to trudno, już nie powiem. Więcej, dziękuję. Teraz stać. Nie, ja pozwalam mu. No dobra, jeszcze z litości teraz czas antenowy Stajca zabierasz. Ogólnie skupiam się na tym, że to jest możliwie najgorszy wybór. Nie wyobrażam sobie AJ w roli GM-a. Może WWE jakoś uratuje tą sytuację, ale nie spodziewam się tego. Raczej będzie to dno. To nie jest najgorszy wybór. Najgorszym wyborem, chociaż bardzo niemożliwym, byłby na przykład wybór... Nie wiem... Jindera Mahala. Nie, Vicky Guerrero, ale teraz... Lub wyżej wspomnianego, lub też wcześniej, może nie wyżej, bo też to nie pasuje, ale Sandała. Dobrze, a ja się powiem, ja się teraz wypowiem. To poch, jaką cholerę w piątek na SmackDown w Pipszole Kane jako psycho-boyfriend był wprowadzany. Bo nie było sensu tego upychać na Raw. Nie wiem, nie przerwał on ślubu w żaden sposób. No cóż, ślubu nie było. No nie bo miał reunion z bratem, to się czepiasz. Wiadomo, że zjazdy rodzinne... No to... dobra. Spakierni dziewczyny. No to... Okej. Okay. Odważna teza. Mamy... Mówię, że dodałem, że dlatego jestem sam. I mamy teraz... mamy teraz GM-kę, która jest chora psychicznie, jest nimfomanką, schizofreniczką i ćpunką. Przepraszam bardzo. Przepraszam, czy tutaj osoby poniżej 18 lat wiedzą, co to jest nimfomanka? Mati, wiesz, kto to jest nimfomanka? Tak, wiem, buddy. Dobrze. To jest ktoś, kogo nigdy w życiu nie spotkasz. Całe szczęście. Tak, całe szczęście, Mati. Dobrze, dobrze. Także wracając do tego, o czym mówiłem, wybór takiego GM-a będzie, no, możliwe, że zabawny, ale i żenujący, bo jak ona sobie będzie robić, bukować walki hopsając, że sobie będzie robić, a dobra, Kane, no DQ, mecz z Punkiem Opas, z WWE, sędzia specjalny, Undertaker. Nie, tak... Wziąłem z nie wiadomo kąd ten przykład, bo to jest możliwe. Taki glowler. Vintage Hopsasanie. Dobra, przechodzimy już dalej, bo mało czasu, a jeszcze wiele wydarzeń do omówienia. Połączony w sumie tym segmentem było wejście CM Punka i tam jeszcze segment między Danielem Bryanem i uwaga, The Rockiem, który pojawił się, aby ogłosić nam coś mega ważnego. Otóż Rock powiedział, że na Royal Rumble podejmie mistrza WWE, ktokolwiek nim będzie w walce właśnie o ten pas mistrzowski. No i co? No i pierwsze, co się nasuwa, to przychodzi koleś raz na pół roku na Raw, ustala sobie walkę o pas na gali Wielkiej Czwórki, na gali, no, na Royal Rumble. I co to ma być w ogóle? Jaka władza jest w WWE, że przychodzi sobie taki rok i sobie ustala walkę. To tak samo jakby, nie wiem, no Jinder Mahalce przyszedł i no, na WrestleMania walczę. Różnica jest taka, że no. Kto mówi różnicę? Dobra. To samo. Ja jestem pewien, że powiesz to samo co ja. Czekaj, sprawdzimy. Nie powiem tego samego. Różnica jest taka, że The Rocka ludzie wezmą na poważnie, Jindera nie. Aj, ja chciałem powiedzieć, że różnica jest taka, że Jindera widzimy co tydzień na Superstar Saroka raz na pół roku. Aj, brawo, no. ale high five za próbę. No. Tak. Dobrze. A teraz ja bym chciał, aby Mati wypowiedział się na bardzo taki interesujący no temat. No i czekaj, to potem, to przyjdzie czas w trakcie tej. Ja ogólnie teraz się cieszę właśnie, że jest taki guziczek na Skype'ie wycisz, bo moje bluzgi, kiedy usłyszałem The Rock, można było wypowiedzieć po cichu. A dobra, no to jak jeszcze do tego nie doszliśmy, to kontynuuj swoje dalszy płacz. Tak, The Rock, czyli osoba, która sobie przychodzi, no pół roku, a nakręcę sobie Fast Six, no fajnie, teraz wejdę, powalczę na Royal Rumble, może coś wygram przy okazji. Tak ciekawa będzie sytuacja, jak się okaże, że Fast Seven w styczniu, a co? No cóż, no kto powalczy na Royal Rumble? Rocka nie ma, ojej! Ja jestem przez satelitę będzie walczył.
Na planie filmowym. A propos, chcemy tu zauważyć, przepraszam bardzo, nie wiem, czy WWE zbiedniało, czy też wychodzi bardziej do ludzi, ale zobaczcie, Charlie się już nie był via satellite, tylko via Skype. I właśnie, popatrzcie, jaka inicjatywa tutaj, że WWE wychodzi do ludzi. Nie każdy może sobie kupić satelitę. No nie każdego stać z biednych Amerykańców, którzy wydają wszystko w fast foodach. Nie. Tutaj, proszę, via Skype. Skype, proszę, darmowy. Można? Satellite jest zarezerwowane dla jednego człowieka, który w ten sposób prowadzi swoje feudy. Szukam jakoś plusa, proszę cię. Nie bombarduj. No dobrze, ale ja muszę je niszczyć. Taka jest dziś moja rola. The Rock nie jest plusem w żaden sposób. Nigdy The Rock nie będzie plusem jakiejkolwiek gali. To jest gwiazda filmowa, to nie jest wrestler, niech on idzie kręcić swoje filmy. Ja mam gdzieś... High five Charlie Sheen. Właśnie. Akurat Charlie Sheen to jest człowiek, który se wejdzie raz i nie wiąże żadnej przyszłości, a The Rock wejdzie raz i powie, że za pół roku znów będzie i to w main evencie. Taką wiesz, masz różnicę między Charlie Sheenem a The Rockiem. Charlie Sheen miał 8 milionów followersów na Twitterze. Ile ma rok? Co? Czyści mu może buzy? Dwie gwiazdy pod opuszku. Człowieku, właśnie z kim był Rock? Z kim był Rock? Z nikim. A z kim był Charlie Sheen? O, to aż... Aż trudno wymienić wszystko. I to śmietankę taką. A propos tego, ja powiem co? Twitował i szczytował, ha? Dokładnie. Tak. Ja ci powiem szczerze, ja bardziej czekam na walkę Charlie Sheen, Daniel Bryan niż na The Rock kontra Mistrz WWE na Royal Rumble. No. Tak, powiedziałem. Dobra, a teraz przejdźmy do Mixkilla. Bo do tego proma się miałeś odnieść jeszcze. Czekaj, do którego proma? Co ty, bo teraz? O Boże, no. Dobra, staj ty się. O panie Michaelu. Bo tu. No, Michael Cole. A, taka drobna uwaga. Michael Cole zjada na miku cały roster W, w tym The Rocka. Tak. Michael Cole, najlepszy komentator w historii. Jedyny, który trzyma mnie przy roł. Nie nazwałbym go... Poza tym, jak bawi się maskotkami z Lolerem. No to... Tak. Tak, BTW, tak sobie przypomniałem co do pierwszego segmentu, zapomniałem powiedzieć co do DX. Bardzo podoba mi się i bardzo zawsze ceniłem Mixkill Road Dogga. Jest to człowiek, który ma dla mnie bardzo specyficzny głos i który bardzo lubię i myślę, że z New Age Autos był on dla mnie liderem. Szkoda, że to właśnie Billy Gunn był bardziej promowany, ale to dziękuję bardzo. To było takie nawiązanie do pierwszego segmentu. Przepraszam. Aha, tak Mati wspomniał o tych super tych pluszowych zabaweczkach. To ja sobie pomyślałem, jak to wniesiono, to sobie pomyślałem, co to? Teleranek jest, czy jakieś inne gówno? Myślałem, że mnie tam szlag jasny trafi, jak to zobaczyłem. Słucho. No troszkę Michael Cole właśnie musiał zejść do poziomu niektórych ludzi i robić you can see me maskotką. Bo to miało być suche, to po prostu... Przepraszam. Buddy, broń, proszę cię, powiedz coś, cokolwiek, co nie będzie hejtem, ponieważ myślę, że hejtem się przelewa. Myślę, że słuchacze już mają dosyć, tak, tego hejtu na WWE, nie wiem, czy taka jest moda ostatnio. No to ratuj, powiedz coś, żeby obronić. Nie wiem, czy to konkurencyjny portal takie trendy wyznacza, że hejtujemy W. Nie, no właśnie o to chodzi, że i na WrestleFans, i na Attitude. Bardzo pozytywnie został odebrany ten tysięczny odcinek Raw. Nie wiem, czemu to jest tak negatywnie odbierane póki Buddy, co? Buddy, no, to broń! Mówię ci, ale... broń, proszę! Ja czekam! Cóż, no ja myślę, że segment w ogóle cały z The Rockiem, Punkiem i Daniel Bryanem był bardzo dobry. Daniel Bryan szczególnie pokazał mi się tu dobrze, bo pokazał taką jakby charyzmę przy wielkim The Rocku i CM Punku, który jest bożyszczem ogólnie teraz fanów wrestlingu przecież. Także... I CM Punk wypadł świetnie, The Rock to wiadomo, The Rock zawsze był dobry przy mikrofonie i zawsze będzie i nieważne jakie tam jest zdanie Matiego, myślę, ale że nie, zawsze będzie elektryzmą. On jest bardzo dobry na mikrofonie, ja się z tobą tu zgadzam, tylko mnie nic nie obchodzi co on powie na mikrofonie, bo ja mam go gdzieś. Nie obchodzi, a czy 5 milionów fanów, którzy oglądali to obchodzi i Vince McMahon ma to szeroko i głęboko, gdzie jeden fan z Warszawy. Ma to, co tam ci się dzieje na gali. No i dobrze, ale ja wygłaszam swoje zdanie, tak? Mam prawo. Tak. Mamy butelki, ja chciałem, kamienie, ja chciałem tylko powiedzieć. Wymierzone w ciebie, przepraszam. Przepraszam, ja chciałem powiedzieć, że akurat ten segment zaliczyłem do plusów. Bo cały segment jako segment to był plus, bo oni mówili dobrze. Tak właśnie powiedzieć, że Daniel Bryan, to też, żeby nie było, że hejtuje wszystko, Bryan wyrasta na moją ulubioną postać w tej federacji.
Gdyby nie był jeszcze tak bukowany bezsensownie, bo dostał tego... Gdyby się ogolił. Tak. I to tak, gdyby troszeczkę poważniej był potraktowany w tym segmencie, byłoby naprawdę świetnie. Już nie mówię, żeby tam no, dowalić jakoś Rockowi czy coś, ale no po prostu tak przegrał ten segment tak dosyć dobitnie, no bo dostał ten finisher tak znikąd i tak w ogóle. Ale na mikrofonie naprawdę pokazał, że potrafi pocisnąć największym, co było pozytywne według mnie. Ale tu chyba o to chodziło, żeby pokazać, że wiesz, największy przegrany tysięcznego Raw. Nie wziął ślubu, jeszcze rok mu no rok tak, potem ale tam jednak pokazał też, wiesz, pokazał też, że potrafi na tym mikrofonie jednak coś i bardzo tam fajnie mi się podobało, jak wtrącał się The Rockowi. No właśnie chyba... chciałem powiedzieć, że te stawki, wcinki były bardzo fajne, to tak podkreśliło trochę Briana, zaostrzyło go, pokazał, że jednak potrafi coś tam zrobić, zwojować. Tak. Tylko tak. W tą wcinkę zaraz rok mu się z powrotem wciął, to. No bo to jest wielki derok. No ale to jest rok. To się wciął, tak. No to już wiesz, to już jest jakieś tam pokazanie, że jednak Brian to jakoś się tam liczy w tym towarzystwie. Rok się wcina do main eventu wielkiej czwórki, to by się nie wciął Brianowi. Dobra, dalej myślę, tak, panowie. Dalej. Walka numer 3 Christian kontra Miz, jak to potem ogłosił Bret Hart. Walka o pas interkontynentalny. No i tutaj na pewno na minus, tak jak wszyscy oceniają raczej to, no to ja też. No bo walka była taka dosyć, według mnie, nudnawa, krótka jak to, no ale do tego można było przywyknąć. Na te, no, wiedzieliśmy, że to Raw będzie zapchane, no i walki nie będą jakieś wielkie. Miz wygrywa, jest nowym mistrzem, nie wiem po co, nie wiem na co i w ogóle... Przepraszam, jeśli mógłbym pierwszy powiedzieć, bo ja tutaj nie do końca do segmentu, ale do słów Buddy'ego. I to nie jest uderzenie wymierzone w fanów WWE, w ciebie konkretnie Buddy, tylko ogólnie chciałbym powiedzieć, że jestem przeciwny całemu stwierdzeniu, że ale do tego można się przyzwyczaić. Nie, I won't take this crap, ponieważ naprawdę samo to stwierdzenie, samo przyzwyczajenie się do tego, że serwują na gówno, aha, będzie gówno, no cóż, trudno, przyzwyczajony jestem, jest dla mnie błędne, ponieważ od federacji trzeba coś wymagać. I nie sądzę, ale zrozum, nie chodzi mi o to, ale zrozum, to jest tak za każdym razem, naprawdę. Jest... Tak spodziewać, że będzie krótko, bo mieliśmy wypchany czas. Ale nie, spójrz na walki ogólnie na tygodniówkach i nie ma walki, która by trwała więcej niż 5 minut. Zazwyczaj są to squashe, gdzie często nawet wyjście zajmuje dłużej obu zawodników niż cała walka. Chyba, że no jakoś oszczędzimy i będzie wychodził tylko jeden zawodnik, bo ktoś w ringu będzie stał już, bo jest totalnym jobberem. I nie kupuję kompletnie niewymagania niczego, bo jesteśmy przyzwyczajeni. Nie, jestem temu przeciwny, jeśli coś, no, ale jesteśmy przyzwyczajeni, więc nie dam tego na minus. Przepraszam kogokolwiek, jeśli kogoś teraz obrażę, ale jesteście dla mnie debilami, ludzie, którzy tak myślicie. Przepraszam, naprawdę wiem, że teraz nastawiam się na hejt, tak, ale... Jeszcze ja muszę coś trąć, bo jestem w swoim stylu i... Uważam ludzi za debili, którzy wymagają 5-starów na tygodniówkach, którzy wymagają nie wiadomo czego, a potem się zawodzą i płaczą na forach. Jakie to było gówniane. Boże, nie spodziewałem się. Jezu, jak mogli to tak spaprać? Co za shit? Ale i tak dalej. Ale kto wymaga 5-starów, buddy? My wymagamy po prostu walki. Czasami patrząc na niektóre kłosy. Opinie i niektóre wypowiedzi, można odnieść wrażenie, że są wymagania takie, jakie są. No to tacy ludzie są debilami, no to nie no, podlega dyskusji. To nie ulega dyskusji, że tacy ludzie też ja są, też miałem ale... na forum ostatnio taką sytuację, że po prostu musiałem powiedzieć kilka słów, bo tam czytałem. Czytaliśmy to wszystko. Rozeszło się to w radioheadowym środowisku. Nie rozumiem, koleś. Nie ukrywam, że byłeś słynny na backstage'u przez chwilę i zagłuszyłeś nawet hejt na Sejsa. No poczekaj. Którzy oglądają WWE, nawet na żywo galę, żeby tylko po to, żeby za 5 minut napisać, że jaki to jest bullshit, takie gówno i po prostu jakiś syf, bo ja rozumiem konstruktywną krytykę. Mogę powiedzieć, że to było do dupy, mogli to zrobić inaczej. No, nie podobało mi się to. Źle zrobione, ale pisząc w poście, co za gówno, w trzyzdaniowym poście w dodatku dodajemy, co za gówno, nie kupuję tego, kto to ogląda i tak dalej. Dla mnie to jest debil, bo to tak samo jak ja bym oglądał snooker, który jest dla mnie beznadziejny osobiście. No to teraz trzech na jednego, panowie. Okay.
Przepraszam. To był przykład luźny. Po pięciu chodził na forum stuk, jak to jest bullshit, no. Ludzie, nie wiem, czy tacy ludzie powinni iść do psychiatry, czy co, no... No, dobra, ja rozumiem też konstruktywną krytykę, rozumiem też subiektywną konstruktywną krytykę, bo ja też bardzo subiektywnie to oceniam, tak, że wiem, że zeszliśmy, ale mieliśmy gadać o tematach ogólnych, więc Stajs, nie dmuchaj mi tu głośniej, przepraszam bardzo. No, tak. Nie dmucham cię. Rozumiem też subiektywną, konstruktywną krytykę, bo sam subiektywnie bardzo patrzę na to i są po prostu ludzie, których nie kupuję i sam to zaznaczam i wiem, że czasem jest to może też trochę nie fair, ale zarówno ta niekonstruktywna krytyka, która jest tylko i wyłącznie hejtem, bez żadnego poparcia, jest głupia. Tak, teraz jak mi przypomni, o czym rozmawialiśmy. O meczu Christian kontra Demis, ponieważ od tego się zaczęło. No, tak, dobra, to może tego nie komentujmy, bo wiemy wszyscy, jak to było. Przejdźmy dalej, bo mam. To było normalne, że się wkurzę, jak usłyszę wygraną Misa. Dziękuję bardzo. Dobra. Przejdźmy do takiej bardziej ważnej rzeczy i myślę, że lepszej mimo wszystko. Czyli odpowiedź Brocka Lesnara na wyzwanie Triple H'a, na ich walkę na SummerSlam. Mieliśmy tam Paula Heymana, Triple H'a. Uwaga, Stephanie McMahon, która po prostu... ach, i och. No i właśnie pojawił się też sam Brock Lesnar na koniec, który rozpoczął brawl z Triple H'em. Brawl, który był nieco debilny według mnie, no bo tak Triple H sobie go rozłożył jak chciał. Nie powinno być to tak sprzedane według mnie. Ale sam segment na pewno na plus, podobało mi się te takie... zagrywki Heymana w stronę rodziny Triple H, to tak zaostrza ten cały konflikt. Podobało mi się wejście Stefanii, ale to z innego powodu. Chociaż Stefanii też widać forma z dawnych lat. No i to, czego się wszyscy spodziewaliśmy. No mamy walkę na SummerSlam Main Event, Triple H kontra Lesnar. Co po prostu żadnym zaskoczeniem nie jest, no ale tak musiało być. Dobrze, że znowu walka o pas WWE będzie Main Eventem gali. Tak, pozdrawiamy CM Punk. No nie, no ale... Nie? No to co ma być w openerze, no to też jest takie dosyć... no to są Undertaker dwie gwiazdy... Undertaker na WrestleManiach nie jest w main evencie. To Triple z Lesnarem musi być. No. I won't comment that. Przepraszam. No, znowu z angielskim wyjeżdżam. Dobra. Nie wiem czemu, ale obudziłem się dzięki wam. A propos, właśnie. Wstałem, zmartwychwstały teraz jestem. Dziękuję. To bardzo ładnie z tej strony kończy. A właśnie do samego segmentu, to ja nie wiem, jak długo jeszcze potrwa ucinanie yonder Triple H'owi. Sam sobie walki nie może zrobić, musi wejść żona, żeby mu zabukować mecz na SummerSlam. Ale kochanie, on się nie zgadza, ja chcę z nim walczyć. Już, spokojnie, załatwię. Tak, a na ratunek Paulowi Heymanowi przychodzi Brock Lesnar w tempie, no, nie śpiesząc się, mówiąc delikatnie. Tak, pamiętasz, jak Rey Mysterio? On robi impression. Dokładnie, to jest, właśnie pojawiło się na Skype'ie u nas takie określanie sytuacji, na przykład Rey Mysterio wbiega na pomoc Raiderowi, ale przy okazji walnie sobie dwa fajerwerki. Brock Lesnar wbiega pomóc Heymanowi, to se potupie na rampie. Ale to jest taki powszechny znany fakt, że jak chcesz komuś pomóc, to najpierw sobie potup, zrób entrance. Chyba, że jesteś Danielem Bryanem, to lecisz i wrzeszczysz na cały głos no. Ale to tylko jakbyś, jak AJ bierze ślub. Myślę, ale Daniel nie ma fajerwerków, to dlatego, tylko dlatego nie wrzucił. Myślę, że dlatego powinniśmy zacząć spisywać wszystkie nasze powszechnie wiadomo, przecież w ostatnim odcinku też było. Pierwsze spisywać. Tak. Tego już się uzbierało tyle... Powszechnie wiadomo, że Buddy powinien dalej przejść. Tak. Przepraszamy. Prosimy o wybaczenie. Nie, ja już wam tego nie wybaczę. Dobra. Przechodzimy do wielce wyczekiwanego segmentu z Heathem Slaterem na gali. No i tutaj o to było się spodziewałem. Przepraszam, ja się wyciszę. Wygrywa takimi audycje. Widzicie, jak spadł poziom Radioheada? Naprawdę, to jest zatrważające, nie? Czy ten powrót w ogóle miał sens? Wszyscy sobie możecie tak pomyśleć. No, ale niestety tak już jest. Przechodzimy do segmentu z Heathem Slaterem. Spodziewałem się Stone Colda osobiście tam, ale pojawiła się Lita, która wyzwała go do walki bez dyskwalifikacji, bez skandalu. Dlaczego ty o każdej legendarnej diwie mówisz z wypiekami na twarzy? Czy wy macie wideokonferencję? Nie, ja wiem. Po prostu... No to po prostu po głosie tak, można poznać. Właśnie on tak zmienia ton głosu tak na policie.
To znak, że jestem hetero, no ale... Okej. To znak, że nie masz dziewczyny. Mati. Dobra, ja też nie mam, okej, okay, zadowolenie. I długo nie będziesz miał. Dobrze, żaden mój kolega, który ogląda wrestling, nie ma dziewczyny, dobrze? Przeszańcie. Dobrze, było to do dupy. Cieszymy się, był Moonsault, był Twist of Fate i cieszę się, fajnie. To do samego segmentu. Ja się śmieję z ludzi, którzy pisali, że no teraz Heath Slater na pewno zemści się na legendach. No to się zemścił. No ale nie wiem, czego się ci ludzie spodziewali, no nie. No. Tak się zemścił, że go diva zlała. Dla wszystkich, to jest tak głupie. Jezu, jak można myśleć, że Heath Slater na 1000 Road przywali legendą pokroju, nie wiem, Animal, Vader. No Boże, ludzie, Rikishi, no... Trzeba być konkretnym idiotą, żeby myśleć, że Heath Slater coś wygra w tym całym storyline. Dla naszego forum. Ale tak już podsumowując storyline, który się chyba skończył, Slater wypadł w nim dobrze. Tak uważam, że jako takie popychadło dla legend, on się w tym odnalazł właśnie i był do oglądania. Chciałem się spytać właśnie, czy sprawdził się, że nie odniósł żadnej kontuzji? O to się chodziło, że o to się w storyline nie sprawdził, że jak trzeba kogoś obijać, to dajemy Slatera? Nie, akurat tak jak ja hejtuję ogólnie, to przyjemnie mi się oglądało Slatera takiego popychanego przez legendy. To było coś, co idzie na plus tej gali. Jeden z większych plusów tych row w mojej opinii, to jest ale właśnie... Ale wiesz, że ci się skończą te legendy tak za jakiś czas i nie wiem, tam... No i właśnie, że będzie problem. W 1050 row albo w 1050 a row. A te legendy już się dla niego skończyły, moim zdaniem, to jest koniec tego storyline'u. No właśnie, no i teraz pytanie, co się stanie? Bo nawet że Pittsburgh, nawet nie tyle, że zaczął mi nie przeszkadzać, ale nawet zacząłem to powoli trawić, to one, man, baby! Chciałem ci powiedzieć, że właśnie nagra płytę z muzyką country i wywinduje się na pierwsze miejsce w liście top 100 Billboardu. I tak się skończy. Dobra, przejdziemy dalej, chłopacy. Tak, proszę. Tak trochę szybciej, no to mieliśmy jeszcze tam backstage The Rocka i Johna Cena. O, proszę, tak, to było ciekawe. No i potem... Czyli once in a lifetime powtarzany co roku. No to też było fajne. No jeszcze nie masz potwierdzenia, że jest co roku, no ale dobra. Będzie, buddy, spoko. Będzie. No ja wiem, że ty jesteś przyszłością w ogóle, jasnowidzem. Ja wiem, że ty wiesz. Ładnie to ująłeś, ja jestem przyszłością. Ładnie, no. Dzięki. Jesteś przyszłością naszego narodu w ogóle. Dalej, proszę. Ależ mów dalej. Proszę. Ale to tylko ze względu na twój wiek. Proszę, buddy. Jesteśmy w samym wieku. No, buddy. Widzisz, ta jest, widzisz. To dlatego jesteśmy obaj przyszłością. Buddy, proszę cię. High five. Dobra. Dinozaury nam tu wymrą, a my będziemy trwać. Błagam. Dobra, przechodzimy do Kane'a. Kane'a, który miał się rozprawić tam z jakimiś żebrami, nawet nie pamiętam, kto to był. No, ale zbierało się to takie, jakby mini Nexus przypominało w sumie na początku samym. Kiedy już mieli tam atakować Kane, wkroczył The Undertaker. Nie no, spoko, Camacho, Uniko chyba tam, nie wiem, gdzie... W jakim miałeś składzie? Nexus to miałeś jeszcze większych no-name'ów. Rzecz w sumie, no. W sumie nie, tak. No dobra, no-name'y i no-name'y, okej. Okay. No i gong, pojawia się Undertaker, tak zapowiedziany tam na gale. Niespodzianki nie było, chociaż czy spodziewaliście się akurat powrotu Brothers of Destruction, czy samego Undertakera na tej gali? Ja myślę, że jednak samego Undertakera, ja się ja samego. Spodziewałem. Ja ale co sam Undertaker by zrobił, powiedz? Ja nie widzę żadnego pomysłu, co zrobić z takim jednorazowym wejściem. Dobrze, nie, idąc z pytaniem Buddy'ego, spodziewałem się samego Undertakera, ale kiedy zobaczyłem Kane'a w ringu i to, że nie pojawił się przy ślubie AJ i Daniela, to przeczuwałem i raczej wręcz byłem pewny, że zaraz pojawi się Taker. Nie wiedziałem jeszcze w jakiej roli, ale to było można przewidzieć. Dlatego może nie przeżyłem takiego wielkiego mega super orgazmu, że musiałbym cokolwiek ścierać. No, dziękuję. No właśnie, ja też się jakoś lepka nie gazetka. Lepka gazetka. Czyli trend numer jeden na Skype'ie. Lepka gazetka, gazetka lepka. Tak, no dobra. No i ogólnie na duży plus jednak ten powrót, no, no bo ja... Ja mam sentyment do tych takich starych tak teamów, do Undertakera, Kane'a, no to są legendy, no wiadomo, że do fana TNA to nie przemówi, no ale... A dlaczego? Przemówiło. No, dla mnie to fajnie, że sobie powrócił Undertaker, na pewno
jest to fajny bonus dla fanów WWE, a szczególnie dla fanów Undertakera. Ale wiadomo, że znajdą się hejterzy, także na forach, którzy będą tam mówić, że po tym Tombstone Taker dychał jakby o 30-minutowej walce. Ja nie zwróciłem, wiesz, nawet na to uwagi. Po prostu powrót i tyle. No i powrót. No i myślę, że na plus jednak, bo to taka niespodzianka z okazji tysięcznego Raw jakby, no niespodzianka. Dokładnie. No i przejdziemy już do main eventu, do całego takiego wielkiego wydarzenia kończącego tysięczne Raw, czyli CM Punk kontra John Cena, WWE Championship Match, czyli kaszowanie walizki Money in the Bank przez Johna Cena, jedno wielkie kaszowanie. No i co? No i mieliśmy walkę, która no zaczęła się i nie była zbyt udana według mnie, była wolna, nie było takiego tempa, widać było, że to tak się nie skończy chyba zwyczajnie. Ale w walkach, które kończą się w taki sposób, to wiesz, raczej poziom nigdy nie jest mocny. No, no bo tutaj bardziej chodziło o to, co się stało tak. Do tego zaraz przejdę. W czasie walki jeszcze wparował tam Big Show, znokautował Cena i już wtedy było widać, że CM Punk nie wie, co robić, bo no taka normalna reakcja face'a, czyli CM Punka, który tam widzi obijanego Johna, no to powinien mu pomóc teoretycznie. Punk nie zrobił absolutnie nic w tym kierunku. Zastanawiał się, aż minować Cena, w końcu się na to zdecydował. Uzyskał tu kant. No i co? No i potem mieliśmy dalszą walkę, wparował znowu Big Show. Nie pamiętam nawet dokładnie, jak to było, no ale wiem, że tam się jeszcze... STF był zapięty bodajże. Tak, STF był zapięty, no i Big Show właśnie przeszkodził po raz kolejny Cenie. CM Punk nadal nic nie zrobił, aby pomóc Johnowi. I potem mieliśmy chyba The Rocka, tak, który tam wpadł i wykonał Spinebuster na Big Show'le i szykował się chyba do People's Elbow. Tak, ale tam jeszcze wcześniej była przerwana walka przez dyskwalifikację, już wtedy było wiadomo, że nic z tego nie będzie. Po ataku Big Show'a. Dokładnie. No i People's Elbow się szykowało i wtedy to Punk przerwał tą akcję w dosyć taki drastyczny sposób dla Rocka, clotheslinem. Clothesline? Przepraszam, ale właśnie ten clothesline wyglądał jak clothesline, a Rock wyglądał jakby, no nie wiem, bo, nie wiem, on chyba za dużo gra w filmach, on chyba za dużo chciał udawać, nie wiem. Sprzedał to lepiej niż Ziggler. Chyba gorzej dwa razy. Jak można po clothesline tak wyglądać, człowieku? Ziggler przynajmniej no, by zamknął oczy. Nie, tak. Bo to widzisz, to jest tak, taki on miał chyba całe Raw Rewind puszczone przed oczami, bo tak miał otwarte. To był taki wstrząsający clothesline. No taki szokujący clothesline. Taki czegoś się w ogóle nie spodziewał. Korzystając z okazji, że tutaj ktoś mnie słucha w przeciwieństwie do Impactu, to ja bym chciał prosić jakiegoś fana, żeby znalazł albo zrobił jakiegoś gifa właśnie z takim Rockiem, który tam przyjmuje tego clothesline'a, jak on tam wygląda. Bardzo proszę o takiego gifa. Jak ktoś ma... Ja właśnie na PW, gdzieś, nie wiem, w komentarzu, gdziekolwiek. Tak, skończyłem. Okay. Taka socjalna prośba Matiego. No i tam dalej... Przepraszam, jeszcze tylko chwilkę. Że też nie nagrałeś tego tauta. Ostatnio to naprawdę... A ciekawie byłoby zobaczyć takiego Matiego przed kamerką na row, jakby go puścili i by tam markował. Nie, komu ja bym tam markował? Nie wiem. Słuchaj, jakbyś się pokazał przed taką publicznością, to byś tam markował nawet The Rockowi czy Santino. Jakbym był tym... Dobra, czy Mati już ocenił? Mati już ocenił, prawda? No jeszcze nie dokończyłem sobie. Potem wyszło, ja czekam, żeby się odnieść. CM Punk jeszcze dokończył swojego dzieła po clothesline, no musiał dobić The Rocka. GTS przy buczeniu fanów opuścił arenę. No i tak skończyło się Raw tysięczne. No ocenię ten ostatni segment. Ta reakcja dosyć była, szczerze, jak tak słyszałem. No właśnie cała publika na tej gali to po prostu jedno wielkie nieporozumienie, ale do tego przyjdę na końcu. No ale na ten ostatni segment się ożywili, nie ma co ukrywać. Taka heelowska zagrywka, dosyć taki wyraźny przebłysk heela u CM Punk'a. Chociaż czy można mówić o heel turnie w stosunku do The Rocka? No bo wiadomo, że CM Punk... Nigdy się chyba nie lubił z The Rockiem. Cena też przecież Attitude Adjustment na roku no właśnie. I turnu nie było. Wiesz co, powiem tak, wyobraźmy sobie teraz takiego fana, takiego, nie wiem, kilkuletniego, który powie, Punk, byłem twoim fanem od Money in the Bank 2011, a ty wykonałeś GTS na roku, ty. A teraz już nie jestem twoim fanem. W sumie ten storyline powinien się rozwinąć za pół roku, jak Rock wróci wyjaśnić tą sytuację. Tak.
Chyba, że wcześniej zrobi via satelity lub via Skype. Via satelity też, no. Via Skype, rozwijamy via się. Skype. Cóż, lepsze to niż nic. No ale czy uważacie to za hitę? No bo to nie tylko ten GTS na roku, ale tam też te zagrywki, no nie pomógł Johnowi Cena, kiedy ten był nokautowany przez Big Showa. Tam jeszcze chyba You Can See Me pokazał do Ciny w czasie walki. To było takie, no... Hilowskie dosyć. To typowo taka zagrywka no, w trakcie walki, tak? Ale to, że nie pomógł... No, ale ta nie pomógł, no właśnie, ten brak pomocy Cena, no to takie już było bardziej, wiesz, no... Bardziej ten brak pomocy Cena niż GTS na roku, szczerze mówiąc, wskazuje na heel turn. No tak, tak. Na heel turn wskazuje też tak jakby no, wpisany to, co miał powiedzieć komentarz Jarego The King Rollera, który komentarzem jak zawsze zachwyca, ale tym razem było czy WWE Universe odwróciło się od CM Punk'a? Po chwili odpowiedź nie, to CM Punk odwrócił się od WWE Universe. No, i też powszechnie wiadomo, że jak ktoś przechodzi heel turn, to mu nie puszczają theme songu na koniec. Także można to uznać za heel turn. Ja cię wyciszę znów. A ja chciałem powiedzieć, że nie mam nic do dodania. Dobra. Walka... Dobra, a jednak dodam. Nie. Jednak się rozmyśliłem, jednak dodam. Dodaj i ja myślę, że powinniśmy już skończyć ten... Skończyć, dobrze. Ale pozwól mi dodać tylko. Jeżeli walka o pas WWE Championship chyba miała 7 do 10 minut, na Raw, które trwało 3,5 godziny, transmisja tego Raw, nie, no to jestem... Chyba miało więcej, bo to tam licząc z tym leżeniem Ciny i tak dalej, to chyba nawet około 10-11. Ale ktoś to tam policzył na PW Insiderze bodajże. A, no to chyba, że tak, przepraszam bardzo za sam honor, nie czytałem PW Insidera dzisiaj, bo... A to ktoś liczył tak dokładnie, że od 7 do 10, no. No to ktoś więcej niż taki... Dobre liczenie. Jakim fanboyem trzeba być, że w ogóle tak liczyć ten czas, no bo ja nie wiem, ja jak oglądam, to tak jakoś nie zwracam wielce uwagi. No mogę ocenić, czy to było krótkie, czy długie, czy średnie, ale żeby tak liczyć minuty, no to ja już naprawdę jest... mówię, co przeczytałem. Wow. Czekaj, czy milisekundy też już liczą? Nie wiem, ale no walka, no to nawet nie była walka jak na tygodniówkę, to ja bym nie mogę powiedzieć nawet walka jak walka, bo to było... No nic nie było, po prostu było skaszowanie walizki. Jestem tym głęboko rozczarowany, no ale niestety można było to przewidzieć, że co, będzie zamysł. Ten, jak ta końcówka cała wypadła, jak to wszystko razem sumując? Jak to wszystko wyszło? Chyba, żeby to ocenić tak uczciwie, trzeba by poczekać do następnego row po prostu. A ja jeszcze przerwę brutalnie, ale czas nas goni, to mam nadzieję, że mi wybaczysz. Mówiliśmy jeszcze na poprzednim Radioheadzie o wielkim letnim storyline'ie. Ja typowałem Johna Laurinaitisa, mamy drugi heel turn, mamy kolejny turn CM Punk'a. Drugi letni storyline, drugi raz CM Punk. Zmiana nastawienia. No, to. Plus jest taki, że to nie Laurinaitis, ale samo w sobie plusem to nie jest. Dziękuję. Właśnie to nie jest żaden storyline. Pytanie, letni, ktoś powiedział, to że to jest ten wielki letni storyline właśnie. Uważam, jest że coś takiego miało być na tej gali i skoro nic innego nie wyczułem jako potencjalnie inny kandydat, no to trafiłem w to, nie? W sumie. No bardzo tak. Możliwe, że źle trafiłem. Miało coś być, ale... uznałem, że to, no nie wiem, może się mylę. Może Heath Slater tak z tymi legendami. Fuck yeah! No dobra, ale to miało być na końcu row, no to... Oj tam, zmienili plany, wiesz, że zmienia się planów przed row. Dobra, no, koniec, nie, koniec gadania o niczym. Oceńmy to. Całą galę i to pod takim kryterium, kto to oczekiwał i co dostaliśmy. Znaczy, ja kto oczekiwał. No, chyba wszyscy słyszeli w pierwszym odcinku. Powiedzieć? Tak, proszę. Po kolei, dokładnie. Oczekiwałem... Może nie tak dużo, ale czegoś więcej niż zwykłe row, no bo wiadomo, że było jednak podbudowanie atmosfery, to całe wiele takich wydarzeń ciekawych. A wyszło średnio, to znaczy lepiej niż przeciętne row na pewno, dużo lepiej nawet, no bo ostatnie row nie trzymało jakiegoś poziomu dobrego. Ale no też nie było jakiś mega szału, brakowało mi bardzo Stone Colda, brakowało mi Edge'a na przykład, czy tam innych takich ważnych osób. Brakowało mi dobrej publiki na tej gali.
bo prawdę mówiąc, żałośnie się oglądało reakcje na przykład na Lite czy tam na inne legendy. Cisza, nawet jak Rock ogłosił swoją walkę na Royal Rumble, to była cisza, aż chyba sam Rock się zdziwił, bo aż na chwilę przemilkł. Przepraszam, mogę to powiedzieć. Tak, i komentarz Michael Cole, zwłaszcza to mi się przypomniało przy AJ ogłoszonej jako generalnej menadżerce. Publika jest tak zaszokowana, że aż zamilkła. Chyba uratowania sytuacji. No i kończąc to wszystko, no to takie, no to było takie, no widać, że to było bardziej poświęcone legendom i tak dalej, no jubileusz bardziej niż motor napędowy, tygodniówka napędzająca storyliney, no ale no nie było źle, tak jak, nie wiem, może to wynikać z naszych tutaj ocen w czasie całej audycji i tyle. Nie wiem, Mati, Kondzio, ja na koniec się wypowiem. To ja mogę. Ja powiem krótko, ja, żeby się nie rozczarować, nie oczekiwałem niczego poza jednym wielkim boom, jakimś, które bym przyprawiło, nie wiem, takie co to będzie? A tu się nie stało nic, ja jestem rozczarowany, chociaż nie nastawiałem się na nic. Gratuluję. No to jest... Asplułem monitor, przepraszam, dobra. To jest taka sytuacja, w której... Keiju, przepraszam, tak w skali tradycyjnej, wiesz, 1-10, ile byś dał temu row? Nie chcesz wiedzieć. Chcę. Nie chcesz. Myślę, że wszyscy chcą wiedzieć. Zresztą, Buddy, ile ty byś dał? Właśnie, Buddy, zacznij. Tak, no to w skali 1-10 takie 6,5. O Boże! To ja, żeby to wyrównać, daję 1. Brawo, nie? No to już jest... Jeszcze takiego hejtu to chyba w Radioheadzie nie było. Już kiedyś Kondzio dał chyba jakieś Gali Pay-Per-View 2, ale... No, brawo, dałem. Dobra. Jeden. Przechodzę do historii w tym momencie. Keiju, brawo. Dziękuję wiernym fanom, którzy pójdą teraz ze mną w ogień. Bardzo chciałbym zhejtować. Wszyscy wiedzą, że ja często hejtuję i mam wymagania duże, to nie wymagałem naprawdę... No może nie powiem, że nic, ale... Wymagałem przynajmniej pewnego poziomu gali z paroma boomami, bo to było wiadomo, że to było promowane nawet jak pay-per-view czasami. 1400... Albo bardziej. No, nawet Jerry Lawler do diabła zakłada garnitur na 1400 i na WrestleManie w ciągu roku. Więc myślę, widzę Jerego w garniaku, myślę, wow, może coś się będzie działo, fuck yeah, czekam na to, nie. No dobra, nie, ile temu dajesz? Nie, czekaj, że jeszcze nie skończyłem swojego wywodu. O Jezu. I po prostu nie otrzymałem ani żadnego wielkiego boom, ani żadnego takiego porządnego segmentu, który byłby wielkim plusem. Mówiłem tutaj, że jest to mały plus, mały plus, maleńki plus i tyle. I się nazbierało tych małych plusików, a reszta to niestety były troszeczkę moim zdaniem rozczarowania. I no znowu możecie uznać to za hejt, ale to naprawdę było poniżej tego, czego oczekiwałem, a nie oczekiwałem prawie nic. Boże, świetnie. I dajesz. Wychodzę stąd. Ale mimo wszystko dało się to obejrzeć i miałem jeszcze rano dobry humor, kiedy to oglądałem. Co prawda po Row troszeczkę mi się ten humor... Dobrze, już to wiemy. Dobra, to ile dajesz? 3,5. 3. Pozdrawiam Mati, który dałeś 1. Kondzio, hejter tej dwójki naszej, który zawsze dawał mega niskie oceny, daje 3. Okej, okay, to teraz tak, mogę się wypowiedzieć już, chyba, tak? Właśnie jeszcze nie. Powiem tak, czy był jakiś bombowy segment? Jakaś pomoc? Ale szybciej, wiesz. Właśnie chciałem się spytać, jakaś pomoc, był bombowy segment? Myślę, że ochrona jakoś zapobiegła tym bombowym segmentom. Leila bombowo trzęsła. Tak. Dobra, to jest plusik 1. Walka 1,5 za Leilę. Podbija. Jakaś... Okay. Zaleje. Dobra. Walka super, nie. Jakaś atmosfera, niebo, publika zasała. Pozytywy, no to miałem te 3 tam. Więc optymistycznie. A minusów za dużo nie może być, bo... Segmenty były rozciągnięte strasznie, więc w sumie rzeczy nie było aż tak tragicznie dużo. No to dam...
A? Kurczę. 3. Dobra, kończymy to. Pośrednia. Ile tam wyszło? 6,5, 1,5, łącznie mamy 8 plus... Nie no, 1, bez przesady, nie bawmy się w lejle. 1,5. Dałeś 6,5, ja daję 1,5, tak? 14 na 4, czyli wychodzi średnia 3,5. Ja już z góry mówię, że nie podpisuję się pod tą średnią, no ale dobra. Bardzo możemy... się pod tym nie podpisuję i tym sensacyjnym akcentem możemy zakończyć tak, 80. pierwsze wydanie Radioheada. Bardzo kontrowersyjne opinie w Radioheadzie dzisiaj na temat Row 1000, tak, no ale to... Tak, że sobie skończy. Myślę, że... No właśnie popsułeś mi zakończenie. Nie, ja kończę, ja zaczynam. Nie! No dobra, to sobie skończ, proszę. Dziękuję, właśnie, to jest mój element mojego kontraktu nowego. Jakiego kontraktu? Nie masz kontraktu. Cicho, cicho, cicho. Dobrze, dziękuję. I mogę już właśnie tym Nie masz kontraktu. Dziękuję za brak kontraktu, tak. Ty już poprzednio wiadomo, że za brak kontraktu się dziękuję. Tak. Dobra, kończ. Ja, właśnie, kończ. Kończ się dłoszczędź. O, miałem sam powiedzieć, bo kończę. Do usłyszenia. Ale... A. Dobra, żegnamy was i widzimy się w kolejnym epizodzie numer 82, już tam w niedługim czasie, myślę, że o SummerSlam. Tymczasem, no myślę, że możecie ocenić w komentarzach te nasze kontrowersyjne opinie nieczęsto. Długie to nasze żegnanie. Mat, jeszcze ty się pożegnaj, bo już były 3 pożegnania. Nie, tak, już... Żegna was człowiek, który nigdy nie rozpocznie i nigdy nie skończy tego Radioheada, ale będzie jego wartościową częścią. Czyli który dał jeden, dzisiejszą rolę. Przepraszam, chciałem powiedzieć, że jesteś jak Daniel z New Face of Impact Wrestling, New Face of Radiohead. Tak, okej. Tak, no to... Nie, dobra, to co, kończymy już teraz definitywnie. Ja myślałem, że już skończyliśmy. No, skończyliśmy, do usłyszenia. Do usłyszenia. I przepraszamy. Za wszystko, co złe.